Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Nie mamy gwarancji, że Rosjanie na to nie zareagują, okej? Zrozumiano, Alek. Znajdźcie gaz, przejmijcie ciężarówki Barkowa i opuśćcie teren, zanim sprawa się skomplikuje. Obserwator, zajmiemy się tym. Ruchy. Do wszystkich, którzy zabójcy, nacierać do wyznaczonego punktu. Zrozumiano. W drodze. Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Zgaś to światło 3-1. Gasimy światło, Alejo. Uwaga. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Słyszę dwóch. Szukają nas. Dwóch najemników bez mundurów. Co ty słyszysz? Сейчас. Эй! Кто здесь? Выйди! Покажись! Zdjęty. Czysto. Czysto. Przejdźmy na wzniesienie. Rozejrzymy się. Echo 3-1 do niebieskiego Wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jasne, 3-1. Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans. Upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich jeden żołnierzy. Jeden wieży po lewej i wysoko, ale to nie żołnierz. Zrozumiałem. Punkt kontrolny. Tędy wchodzimy. Same dobre cele. Pojazd w ruchu. Pojazd patrolowy. Najemnicy. Ale. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Wiking 5, tu Echo 3-1. Południowa brama. Macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano, 3-1. Zamierzam cele. Ostrzał za 5 sekund. 5 sekund. Echo 3-1. Cel trafiony. Wiking wraca do bazy. Udany chłop. Dzięki wielkie, Wiking. Dalej już sobie poradzimy. Uwaga. Kilku uzbrojonych piechurów. Czekajcie, niech podejdą. Рассредоточиться, если... Чисто, добро ты. CIA манезвый рефлекс. Ktoś chyba bawił się zapałkami. Mają za swoje, pieprzeni chemicy. Dobra decyzja. Mieli radia, broń. Skróćcie ich męki. Wychodźcie. Puszczę ogień! Ja pytaję! Zdejmuję ich. Przyjąłem. Zabójcza proszę. To tyle z elementu zaskoczenia, panowie. Bądźcie czujni. Ostrożnie, nie wiemy, co nas czeka po drugiej stronie. Kontakt! Ja to GM-u na pierwszy leży! Przyjeżdżać gaz, zanim go przeniosą. Zrozumiałem! Thank you.
Zrozumiano! Widzę jednego! Gaz musi być w środku. Chyba, że się spóźniliśmy. Czysto! 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 W środku mogą być chemikalia. Załóżcie maski. Do roboty. Co do chuja? Odcięli prąd. Masz zelega w oczach 3-1? Jem dużo warzyw. To działa bez jaj. Słyszeliście? Ten, kto odciął prąd, ciągle tu jest. Kurwa, widzieliście? Znajdźcie go! Ruch na kładce! Będzie czysto. Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Przyjąłem 3-1. Szukam. Tak jest, szukam skrzynki. Kim znajdziecie gaz i w drogę? Nic z tego, trzeba przywrócić zasilanie. Potrzebne nam światło. Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Hej! Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. To specnaz. 3-1 do obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na własnym terenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Bingo. Potwierdzam obecność gazu. Zrozumiano, 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem. Zbierajmy się stąd. Wyczerpano, 3-1. Wskadaj na prąd. Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alek. Zbiórka do ewakuacji w ustalonym punkcie. Obserwator do wszystkiego, ale nie odniósł. Mam cię śledzą. Chodźmy. Kurwa.
Kto to kurwa jest? Mano Rusi. Marines. Amitar. Nazimitarak. Faran! Echo do obserwatora. Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiane. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się, chochoł niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest pani decyzja. Pułkowniku, Laswell? Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest Bóg wie gdzie. To wszystko jest twoją winą, Laswell. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Laswell. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie. W Paryżu, Nowym Jorku. Londynie. Masz czas na odprawę? Właśnie się odbyła. Sierżancie Garrick, mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, sir? Garrick, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta? Przyjęto. Sierżancie? Uwaga, biały van. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van. Grupa mężczyzn w wieku poborowym. Są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po lewej. Ruch, ruch. Są tutaj, bracia. Są tutaj, szybko. Ani kurwa drgnij. Policja, stań! To nie będzie konieczne. Biały van. Po lewej. Ruch, ruch. Są tutaj, bracia. Są tutaj, szybko. Ani kurwa drgnij. Policja, stać! Ręce do góry, już! Na ziemię, leżeć, już! Nie będę powtarzał. Czekają! Broń! Na broń! Czysto! Tabla 2, co tam się odpierdala? Mamy wybuch na Piccadilly Circus. Padły strzały, funkcjonariusze ranni. Potrzebujemy lekarzy. Pierdolę, Kyle. Zobacz, co oni zrobili z naszym miastem. Jeszcze nie skończymy. Ruchy!
Mamy trafione. Podnoście się! Zajmijcie się nimi! Tak jest! Do wszystkich, do wszystkich! Dwa atak na brygady i ten! Wyszeli to na pomoc, widzę jeden! Wydają się z nami! Tak! Dawno! Księgarnia zajęta. Do wszystkich jednostek! Cywile wychodzą z autobusu przy fontannie! Trzeba ich osłabić! Lub tu szabla 2! Gdzie jest wojsko, cholera? Nie ma broni! Potrzebne wsparcie! Przepędzę! Cywile są, to się potrzebują pomocy! A jeden z jednej strony kłapał cywili! Poczekajcie, wynoście! Czterech cywili nie żyje! Po prostu ich zajebał! Ruchy! Kurwa! Zabił cywili! Szabla 2, dajcie nam wsparcie! Ja pierdolę, wszędzie są kawałki ciał! Południe, południe, oby zachód i północ! Kurwa, są wszędzie! Kruk, tu szabla 2! Ranni funkcjonariusze przy budynku tanto! Funkcjonariusze ranni! O, w mordę! Wiadomo, z przekładnikami! Masz broń? Tak jest! Jestem kapitan Price. Sierżant Garrick. Idziesz ze mną. Uwaga na rogi! Potrzebna nam pomoc! Zakładnicy, na górze! Na pomoc! Pomocy! Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie! Proszę, zdejmijcie to! Ja potrzebuję pomocy! Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam, nie chcę umierać! Nie chcę się otworzyć! Chcę zobaczyć rodzinę! Pomożesz mu! Staram się! Proszę! Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie mogę, nie mogę! Mila! Co ty robisz? Nie, nie! Do wszystkich! Bomba wybuchła! Potrzebujemy sanitariuszy! Wychodzimy! Spokojnie, spokojnie! Zabierzemy was stąd! Jesteś cały? Nic mi nie jest. Chodź. Ocaliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, sir. Wysłali nas na pół gwizdka, żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Wiązane ręce. Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Sir. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni.
Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, sir. Okej, Garrick. Idziesz ze mną. Alcatala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego Wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Komendant Karim, mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... Zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradźcie. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś CIA? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz? Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Uzbekistanie, Alex. No to za mną. Te tunele to ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy zasadzkę. Jak? Wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Ciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Nawzajem. Ale, ale... Hapsara. Jala. Merki? Zelemej kafu. Alex, załóż to. Jak wyglądam? Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Alex, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Za ciebie i ty сегодня nie будешь. Jestem generał Roman Barkow. Proszę. Wasz przełożony i dowódca regionu. Wojska Barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą oficerowie. Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób co mówię i zmieszaj się. Mężczyźni idą tam! Przejdź głównymi drzwiami. Spotkamy się po drugiej stronie. No. Podejdź do niego. Powoli. Niech cię zauważy.
Anuj, stój! Zadanej! Zadanej! Zdejmij go! Zabiliście mojego przyjaciela! Pokazaliście mu litość? Krzycz ile wleś! Schowaj broń! I tak nikt nie będzie! Ale pomóż jej! Uważaj na siebie, siostro. Jesteś zaradny. Dobrze. Chowaj broń. Chodźmy. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Kurwa. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Barkow nas przedupryszczał. Rozwal wrogi pojazd. Nie widzę ruchu wroga na lądowisku. Odbiór. Zrozumiałeś, mija 1-1. Koniec starcia. Dzięki za ciężkie wsparcie. Podaj cześć. Jasna sprawa, co jest. Echo tego odbioru. Więc jednak zabijasz Rosję. Tylko tych złych. To wielkie zwycięstwo dla Urzekistanu. Dziękuję. Dobra z nas drużyna. Kupiliśmy trochę czasu. Ale Barkow na to odpowie. Tak jak my. Alex i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzekistanie. Musimy się pośpieszyć. Pana Danem znaleźliśmy komórkę Al-Katali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzekistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile. Więc ostrożnie z ostrzałem.